Cześć, rozkład Tarota na rok 2024, zodiakalny baran, drugi dekanat, osoby urodzone pomiędzy 31 marca a 10 kwietnia. Względem osobowości wychodzi dosyć spora nieodpowiedzialność, niefrasobliwość barana, tak jakby będzie unikał po prostu wszelakich rozwiązań, wszelakich deklaracji, będzie w jakimś sensie stresował się tym wszystkim, przez co będzie ochładzał kontakt z otoczeniem, będzie szukał nowych pomysłów na korelacje z ludźmi. W jakimś sensie zapowiada się raczej rok ochładzania po prostu tych kontaktów z całym otoczeniem. Jeżeli chodzi o kwestie finansów, wychodzi niezauważanie okazji, jakaś forma zniechęcenia, dosyć intensywna praca, mimo wszystko będą jakieś praktyczne korzyści, ale nie będzie to optymalne. Będzie to bardzo zależne od innych osób. Sukces po prostu będzie w jakimś sensie połowiczny. Nie będzie wykorzystany cały potencjał. W jakimś sensie wychodzi forma przepracowania, pracocholizmu, sporego nakładu sił, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. Jeżeli chodzi o otoczenie, w jakimś sensie zodiakalny baran będzie w centrum uwagi, będzie wymuszał jakieś zmiany, będzie starał się po prostu doprowadzić, przeczekać kogoś ze sąsiedztwa, doprowadzić do jakichś zmian na swoją korzyść. Docelowo nie wychodzi, żeby to dobrze zadziałało. Może to tylko potęgować jakieś problemy. Zdecydowanie zodiakalny baran musi uważać na młodsze osoby, bardziej z trygonu Ziemi, żeby tutaj nie wchodzić z nimi w jakieś takie kłótnie, czy tutaj nie czekać po prostu, aż one naprawią pewne sprawy, aż one po prostu coś zrobią z zodiakalnego barana. Pomoże po prostu tutaj eskalować dane konflikty. Jeżeli chodzi o rodzinę, jest kwestia wywrócenia spraw do góry nogami. Tak jakby tutaj obydwie strony po prostu będą szły na zwarcie. Wychodzi jakiś kryzys. Docelowo względem tego kryzysu powinno się to jakoś rozejść po kościach na przestrzeni roku. Jego rozpoczęcie bardziej luty poprzez jakąś kłótnię. Ewentualna normalizacja wychodzi praktycznie dopiero na zimę, tak to można nazwać, czyli tutaj jakiś mocniejszy zgrzyt w ognisku domowym. Jeżeli chodzi o kwestie uczuć, emocji, generalnie jest zdobywanie jakichś informacji, by coś trwało dłużej, by tutaj zapewnić przyszłość czemuś, czyli w jakimś sensie, jeżeli dany zodiakalny baran na chwilę obecną jest sam, może po prostu starać się poznać kogoś, starać się wyrobić opinię, wychodzi możliwość nowego związku. Jeżeli dany baran już jest w jakiejś relacji, może to być kwestia jakichś plotek, może to być kwestia czegoś, co długofalowo po prostu zmieni kwestię danego związku. Odnośnie zmian, mimo wszystko będą to zmiany na korzyść, będzie to jakieś przezwyciężenie, może to być dosyć mocno stresująca sytuacja, ale docelowo powinna zadziałać na plus, jeżeli chodzi o kwestie uczuć, emocji. Generalnie wychodzi bardziej, że będą to co najmniej trzy takie krótkie spięcia na przestrzeni roku, takie po prostu bez powodu, tak jakby znienacka, drobne kłótnie, bardziej wynikające z jakiejś złośliwości, bardziej wynikające
z jakiejś próby manipulacji, więc tutaj trzeba uważać, ponieważ w tym ognisku domowym i uczuciach wszyscy są nastawieni dosyć mocno na konflikt, więc kwestie uczuć, emocji, na pewno jakieś zmiany, mimo wszystko te zmiany wyjdą na plus. Jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, pracy, generalnie rok bardziej jako rok czekania, po prostu aż coś da owoce, coś wykiełkuje. No i jest jakaś forma wyzysku. Też tutaj właśnie w finansach dosyć intensywna praca się pojawiała. W jakim sensie, no, jeżeli chodzi o to środowisko zawodowe, nie wygląda to do końca dobrze. Wychodzi jakby tutaj sporo siły było wkładane, a rezultaty dalekie od oczekiwania. Kwestie zdrowia wyglądają dosyć dobrze, ale no jest jakaś zmienność, czyli tutaj jakieś nawracające się drobne problemy, bardziej natury. Bardziej kwestia jakiegoś układu podwójnego, więc jeżeli nie płuca, to nerki, tak jakby no drobne schorzenia od czasu do czasu nawracające, ale nie wychodzi, żeby z tego tytułu były jakieś większe problemy. Jeżeli chodzi o kwestie związkowe, no jest nieszczęsna trójka pucharów, czyli generalnie dobrze, ale dla co niektórych może być problem po prostu, że będzie jedna osoba za dużo. Może być tutaj kwestia jakiegoś trójkąta. Docelowo wychodzi jakby tutaj doszło do jakiegoś przetasowania, czyli jedna osoba odchodzi, druga przychodzi. Po części na pewno jest to rozwiązanie na plus dla barana. Jest to tak jakby szybkie podejście do spraw, które przynosi po prostu poprzez. Wychodzi, że w jakimś sensie baran nie będzie na tym wszystkim poszkodowany. Dla części baranów może to być kwestia zamienienia jednego partnera na drugiego albo wygaśnięcie jakiegoś podwójnego związku. Czyli tutaj wszystko powinno akurat pomimo jakiejś formy frustracji powinno bardzo dobrze się potoczyć. Jest to też jakaś forma zakańczania czegoś, by wejść w nowe. No zdecydowanie pozytywnie, bardziej okolice listopada przyszłego roku, czyli jeżeli chodzi o te kwestie związkowe, wtedy coś może się dziać. Generalnie spora zaradność, spora aktywność. Musi baran uważać po prostu na kwestie przekombinowania. Jest tutaj ryzyko właśnie tego. Od samego początku był problem z nieodpowiedzialnością, niekonsekwencją. Baran może w jakimś sensie być zbyt do przodu, zbyt przebojowy. Może zakłócać równowagę korelacji z ludźmi. Może przez to popadać w skrajne wybory. Może to być jakiś problem ochładzania, zrywania znajomości. No, generalnie wszystko jest w rękach zodiakalnego barana. Będzie kwestia trudnych wyborów względem ludzi. Będzie to, no znowu jest czas listopada, więc tutaj, jeżeli baran będzie przekombinowywał, nie patrząc na innych, może po prostu zagnać się w kozi róg i może to po prostu doprowadzić do jakichś radykalnych zmian. Kwestia myśli, bardziej kwestia jakiegoś wyjazdu bądź przeprowadzki, ocenianie sytuacji. No jest tutaj jakieś wybuchy złości, jakaś irytacja. To będzie w myślach zodiakalnego barana. Życie społeczne w centrum uwagi, ale baran tego nie chce. Tak jakby sam tutaj wszystko ograniczał, wszystko go rozdrażnia, wszystko go denerwuje. Jeżeli chodzi o przyjaźnie, no, wychodzi, że tutaj baran do końca się nie odnajduje w tych przyjaźniach.
czuje się troszkę osaczony w tym wszystkim. Chciałby coś innego, chciałby coś bardziej, nazwijmy to półkę wyżej, tak to można ująć. No też wychodziło właśnie w osobowości jakieś problemy. Generalnie baran będzie ochładzał po prostu część przyjaźni, część kontaktów. Kwestia podświadomości, no jest jakieś zapętlenie w chęci po prostu, żeby coś samo zaczęło się od nowa. Potrzeba jakichś intensywnych emocji, jakichś uczuć. No wychodzi spora taka nieodpowiedzialność, tak jakby baran robi krok do przodu, dwa kroki w tył. Jest ryzyko zarażania innych osób, jest ryzyko po prostu, że ludzie uznają zodiakalnego barana, że jest skrajnie nieodpowiedzialny, że tutaj miesza. Generalnie nie wychodzi, żeby z tego tytułu były jakieś większe konsekwencje, ale no po prostu no może się parę spraw skomplikować. Życzę miłego dnia, pozdrawiam.